Dobry wieczór, siemanaczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Chciałem powiedzieć Piotr, że mój kolega Piotr Broda prowadzi transmisję non-stop na Facebooku i mówi bardzo ciekawe rzeczy. Jakby kogoś to interesowało, to wpadnijcie na jego profil facebookowy, bo chłopak mówi, jak się żyje w Warszawie. Jak się żyje w Warszawie osobie niepełnosprawnej, która zarabia tylko 2300. I ja Piotra popieram w tym, co mówi, bo ma rację. Żyjemy w kraju wolnym, gdzie wolność słowa jeszcze jest dopuszczona, więc to, co on mówi, to naprawdę popieram, bo chłopak ma rację. I powiem więcej. On, według mnie, to powinien zarabiać brutto, spokojnie, 5300 zł. Jako osoba niepełnosprawna, plus jeszcze szkodliwe i dodatki za pracę nocną i tak dalej. Dlaczego tak nie jest? Proste, bo nasza władza jest nieudolna i niczego nie potrafi. I dlatego osoby młode, niepełnosprawne, które chcą pracować, chcą napędzać ten kraj, nie mogą nic mieć i żyją na socjalu. Dlaczego? Bo nasza władza jest nieudolna i niczego nie potrafi zrobić. Przepraszam bardzo. Zobaczcie, pojedźcie sobie do Niemiec, zobaczcie, że osoby niepełnosprawne w Niemczech czy w innych krajach Unii pracują normalnie, mają godne wynagrodzenia w pracy, są szanowane i tak dalej, a w Polsce co? W Polsce osoba niepełnosprawna jest wyśmiewana, jest nagonka na taką osobę, każdy na nią pluje, obraża, bo ty jesteś debil, bo ty jesteś pojeb, bo ty jesteś nic nie warte, zero i tyle. No przepraszam bardzo, że tak się zachowuje cywilizowany naród, no bo chyba nie. Dobrej nocy życzę. I naprawdę, Piotrze, trzymam za ciebie kciuki. Mów dalej, jak się żyje w Warszawie osobie niepełnosprawnej, która zarabia pracując jako pomocnik ogrodnika 2300 zł. Bo naprawdę, to co robisz jest zajebiste według mnie. I powinieneś naprawdę, tutaj, masz ode mnie kciuk w górę. To co mówisz, mów dalej, bo naprawdę jest to warte i ludzie powinni o tym wiedzieć, co się naprawdę dzieje. Dobrej nocy Piotrze i pozdrawiam cię. Piorun Burza Elektryk. Elektryka prąd nie tyka.